Witam serdecznie wszystkich, Julia Czekowska z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o cechach charakteru. Cechy, rysy. Rysy charakteru, tak? Najpierw słownictwo, a potem przeczytam takie dialogi. No, zaczniemy. Słowa, które już znacie, związane z cechami charakteru, to jest dobre, to są dobre, a dzisiaj jeszcze to słownictwo popełnimy, więc tak. Pierwsze słowo, nerwowy, tak? Taka cecha negatywna, tak? Dalej, nieżyczliwy. Nieżyczliwy, nedróżny. A antonim życzliwy, czyli drużni, tak? Szczery, szczery. Uśmiechniętej, uśmiechnionej, tak? Miły, mylej. Punktualnej. Punktualnej. Zrównoważonej, czyli zrównoważonej, tak? Zrównoważonej. Spokojnej. Spokojnej, tak? Mądry, mądry, tak. Porywczy, zapalny. A teraz tak. Proszę sobie przypomnieć, liczba mnoga i liczba pojedyncza. Liczba pojedyncza je, słowo je, tak, przekładajcie jest, tak, w liczbie mnogiej są, tak. I właśnie oni mówimy do mężczyźni, tak, do osób, gdy jest chociaż jeden mężczyzna. One mówimy do wszystkich innych, tak. Jest różnica w pytaniach. Teraz porozmawiamy o pytaniach. Jaki, jaka, jacy i jakie, tak? Jaki mówimy do chłopaka, do mężczyźni, tak? Jaki, pytanie. Jaki on jest, tak? Jaka ona jest do kobiety, tak? Jacy oni są, mówimy do liczby mnogiej, do osób, tak? Gdzie są mężczyźni, tak? Jacy oni są i jakie one są do kobiet, do dzieci, tak? Jakie one są. Proszę to pamiętać. I właśnie teraz takie dialogi. Uwaga! Jaki on jest? On jest spokojny i zrównoważony. Jaka ona jest? Ona jest miła i trochę gadatliwa. Gadatliwa to znaczy, że bardzo mówi. No trochę. Trochę, no taka gadówka, to tak się mówi po polsku. Czyli gadać to mówić. Dalej, jacy oni są? Jacy oni są? Do kogo mówią? Do chłopaków, tak?
Oni są spokojni i zrównoważeni. Spokojni i wyrównoważeni. A dalej, jakie one są? One są miłe i gadatliwe. Jaki on ma charakter? Jaki? Tak, uwaga, pytania. On ma dość dobry charakter. Więc ma dosyć dobry charakter. Inny niż mój, ale taki sam jak twój. Inny niż mój, ale taki sam jak twój. Tak, uwaga. A teraz porozmawiamy o Polakach. Jaki oni są, tak? Polacy to ludzie zazwyczaj mili i gościnni. Chętnie przyjmują gości. Polacy to ludzie zazwyczaj mili i gościnni. Chętnie przyjmują gości. Polki to dobre gospodyni, szczere i serdeczne. Na ulicach polskich miast turysta widzi uśmiechnięte i przyjazne twarze. Zastaw się, ale postaw się. Tak mówi znane polskie przysłowie. Każdy czuje się jak w domu wśród tych wesołych i dobrych ludzi. Każdy czuje się jak w domu wśród tych wesołych i dobrych ludzi. Tacy są Polacy, tak? Uwaga, zadanie. Potrzebnie będzie uzupełnić zdania. Przykład taki. Jaki on jest? On jest dobry i mądry. Teraz następne zadania. On jest. Potrzebnie napisać jaki. Tak, już powiedziałam. I dalej. On jest. I potrzebnie napisać to zdanie. On jest. On jest. I dalej. Wzór, jaka ona jest. Ona jest wesoła i trochę zapominalska. Zapominalska to ta, która zawsze coś zapomina, tak? Więc tak. Ona jest. Pytanie, tak? Ona jest. Ona jest. Musicie napisać. I trochę. Musicie to napisać. Dalej. Jacy oni są? Oni są dobrzy i mądrzy. Dobrzy i mądrzy. Oni są dobrzy i mądrzy. Dalej. Pytania pierwsze. Oni są. Oni są i napisaliście? Dobrze. Dalej wzór, jaki one są. One są wesołe i trochę zapominalskie. One są wesołe i trochę zapominalskie. Dalej potrzebne pytania. One są? One są i. Dalej. Wzór. Jaki on ma charakter? Jaki on ma charakter? On ma dość spokojny charakter. Inny niż twój, ale taki sam jak jego ojca. I tutaj on. Charakter, pytanie. On. Charakter, pytanie.
I odpowiedź. On ma. Potrzebnie napisać. Inny, ale potrzebnie napisać. Moi drodzy, poproszę na zadanie domowe uzupełnić zdanie te i wysłać mi na maila. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa!